Eusebio Cáceres, que va a pensar ya claramente en hacerlo un poquito mejor que aquí en Gallur, en Antequera, el próximo fin de semana, donde también va a estar en zona mixta Juan Carlos. Pues aquí estamos con el alicantino de O'Neill, que ha hecho 7'79 en ese salto de longitud. Se ha quedado a 16 centímetros de esa mínima para Glasgow, campeonato de España dentro de una semana. Y dices, lo veo factible. Bueno, no lo veo mal. Hacía tiempo que no he disfrutado de una competición. El año pasado acabé con una lesión en pista cubierta desde marzo y estuve 7 a 9 meses que no pude hacer absolutamente nada. Y aunque sé que no es una marca que yo antes podía hacer, entre comillas, bien, estoy contento porque me voy notando, físicamente me encuentro bien, convivo con los dolores, ¿no? Más o menos estamos ahí entendiéndonos y poco a poco me voy notando. Yo creo que cuanto encuentro algo mejor técnicamente, la semana que viene... Rzuca z siebie te emocje. No, na razie nie wiemy, ile Michał Haraty pchnął po kucie. Wiemy, że rekord meetingu to 21,69 m Tomasza Stanka z ubiegłego roku, z ubiegłorocznego meetingu. Więc tam była taka czerwona linia, więc ja za chwileczkę Państwu powiem zresztą, będziemy mieli, tak. Ile pchnął. A tymczasem Angelika Moser... I co? I nieważna próba. Coś tutaj się nie udało na założeniu. No to nie była linia 20 metra. Michał Haratyk do tej pory 19 metrów 49 centymetrów. Drugie miejsce w konkursie. Wszyscy pchnęli już w pierwszej serii na prowadzeniu Kanadyjczyk. Nie, przepraszam, 13.51, 8.20, przepraszam 8.42. Bardzo. 8.42 tutaj oczywiście błąd i Meraf Bachty. No to jest wynik już naprawdę dobry i będzie pewnie bardzo trudno go uzyskać. Najlepszy wynik w tym roku na świecie 8.43.36. Szybko przenosimy się na konkurs skoku o tyczce Alicia Newman. Tam 4,68 m już, więc zaczęły się poważne wysokości. No i Newman strąca w pierwszej próbie. W takich biegach z pacemakerem, to że ona nie biegnie sama, bo rzeczywiście za nią cztery zawodniczki, które gdzieś tam czują potrzebę korzystania z pomocy dyktującej tempo reprezentantki Białorusi. Oczywiście żałujemy, że Renata Pliś nie biegnie w tej czołowej grupie, ale tak jak mówimy, ona ma zupełnie inny cel na ten bieg. Tutaj przed chwilą grafik pokazał 4,41 i 2000 metrów. Przy tym oczywiście to jest błąd. To nie jest możliwe, żeby pobiec kilometr każdy po 2,20, więc się Państwo tym zupełnie nie sugerujcie. To taki błąd realizacyjny. 2 kilometry powinny być pobiegnięte w granicach 5,50. No i Sidorowa już zaczyna rywalizację. Piękny, czysty skok, więc tutaj nie będzie niespodzianek w tym konkursie. Spoglądam w ten mały ekran. Tam cały czas rywalizacja na dystansie 3000 metrów. 5,44. Teraz będzie już Białorusinka zbiega, puszczając właściwie... Proszę, 5,50. Idealnie pobiegła, tak, z założeniami. Tak jest. I o to chodziło. 5,50 miało być i jest. Pytanie, co zrobią z tym zawodniczki, które pozostały na bieżni. Czy będą w stanie utrzymać... Ona jest na drugim miejscu. 14,57 to był jej najlepszy rezultat. I 4,74. Czeka. Nie. Ojej. No tak, to są te takie niebezpieczne momenty w tyczce. Zawodnicy właśnie popełniając błąd na założeniu mogą czasami uzyskał najlepszy tegoroczny rezultat. Sidorowa tymczasem. Poprzeczka pewnie powędrowała już mocno w górę. Ciekaw jestem, ile to teraz już jest założone. Czysty skok Sidorowej dotknęła, co prawda spadając poprzeczkę, ale tutaj bez konsekwencji. Zaraz zobaczymy, tutaj musimy się dokopać. Kiriakopoulou 4,80 do tej pory w konkursie. A tutaj Sidorowa. 4 metry 86 centymetrów. Ale też ciekawa zostaje. Historia, bo poprzeczka zostaje, a realizator pokazał nam przed chwilą metryczkę pani Sidorowej, gdzie już było pokazane, że ona skoczyła 4,86, więc to minuta 4, 64 sekundy powinna poprowadzić pierwsze 400. Uuu,
Sidorowa bardzo wysoko teraz. Zaglądasz przez ramię, a daj mi chwilę czasu, żeby przeskoczyć. Oczywiście, no bo brak tych grafik jest niepokojące. To troszeczkę się denerwujemy. 4,91 w trzeciej próbie tak Sidorowej. Tak jest, Sidorowa 4,91, zatem świetny to jest rezultat. Zaraz szybciutko sprawdzę, bo to będzie prawdopodobnie... Już sama została w konkursie, bo Nikoleta Kiriakopoulou z Grecji strąciła trzy razy poprzeczkę na wysokości 4 metrów i 86 centymetrów. A to jest drugi najlepszy wynik na świecie.